To źródło dumy, która już od 100 lat przepełnia serca mieszkańców Grudziądza wraz z poczuciem wdzięczności i szczerym wzruszeniem. Mamy wszak zaszczyt stać dzisiaj w tym samym miejscu, na którym niegdyś ślad swój odcisnęli wielcy polscy żołnierze i patrioci. Znamy ich dzieje aż nadto dobrze. Tym oto obeliskiem pragniemy uczcić tych, którzy wzięli niegdyś w posiadanie to miejsce, grudziądzką cytadelę. Pragniemy dać wyraz przekonaniu, że reprezentowali oni nie tylko siebie, lecz także i nas, przeszłe i przyszłe pokolenia Polaków. Wierzymy bowiem, że żołnierze 18 Pułku myśleli również o tych, którzy nastaną po nich i którym przypadnie w udziale szczęście i honor życia w Polsce wolnej i suwerennej, będącej dziełem życia wielu patriotów. Pamięć o początkach legendarnej formacji, którą był 18 Pułk Ułanów Pomorskich, prowadzi do 5. po zmianie zaś nazwy do 4. Pułku Ułanów Wielkopolskich, który po zakończeniu zwycięskiego powstania wielkopolskiego już jako 18 Pułk wziął udział w przejmowaniu Pomorza z rąk niemieckich oraz był jednym z tych, które obroniły świeżo zdobytą niepodległość, stojąc mężnie przeciw bolszewickiej nawale. Dzieje 18 Pułku to także Kompania Wrześniowa i słynna szarża pod Krojantami. To również wiele późniejszych walk. Chociaż rozwiązanie ostatniego oddziału złożonego z ułanów 18 Pułku miało miejsce 27 września 1939 roku, to przecież nie oznacza to końca ich walki. Niektórzy z nich oddali życie w katyńskim lesie. Inni walczyli w partyzantce oraz w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. I choć nie czynili tego w barwach pułku, to przecież wciąż byli jego synami, najwierniejszymi z wiernych. Pamięć o przeszłości jest budulcem naszej tożsamości. Nie chcemy i nie możemy wymazać przeszłości. Nazbyt ją bowiem kochamy i zbyt wielką napawa nas ona dumą, trwającą niezmiennie mimo upływu kolejnych lat i zmieniających się epok. Niech to płomienne i wciąż młode uczucie przepełnia duszę kolejnych pokoleń. Niech echo historii powtarza wciąż prawdy odwieczne, za które nasi żołnierze oddawali życie. Niech w świecie pełnym pułapek i wielu przeciwieństw będzie ono drogowskazem, jaki wieść życie, by zasługiwać na pamięć, która nie gaśnie. Dla przyszłych pokoleń, w obecności przedstawicieli władz regionalnych i miejskich, znamienitych gości i przedstawicieli służb mundurowych, jesteśmy dzisiaj na grudziądzkiej cytadeli, aby odsłonić obelisk upamiętniający 18 Pułk Ułanów Pomorskich oraz dokonać wmurowania aktu erekcyjnego. Wojskową asystę honorową dzisiejszej uroczystości wystawiło Centrum Szkolenia Logistyki i 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Dowódcą kompanii honorowej jest podporucznik Marcelina Mielcarska. W skład Pocztu Chorągwianego wchodzą dowódca pocztu porucznik Bartłomień Barysz, chorągwiany chorąży Wiesław Sosnowski, asystujący kapral Łukasz Kruszewski. Skład posterunku honorowego przy obelisku upamiętniającym 18 Pułk Ułanów Pomorskich wchodzą szeregowy Roxana Lichtenstein, szeregowy Radosław Radomski. Komendanta 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, pana pułkownika Roberta Szumnego,
Gospodarze stadeli twierdzy Grudziądz, na terenie której się obecnie znajdujemy, pragnę gorąco powitać na dzisiejszej uroczystości wiceprezydent Grudziądza, panią Różę Lewandowską. Witam serdecznie honorowego obywatela Grudziądza, panią Karolę Skowrońską, prezes Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza, pana Łukasza Kowarowskiego. Witam wójta gminy Grudziądz, pana Andrzeja Rodziewicza. Witam księdza kapelana garnizonu Grudziądz, komandora podporucznika Piotra Listopada. Witam radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Serdecznie witam dowódców i komendantów jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Grudziądz oraz dowódców, komendantów i przedstawicieli pozostałych służb mundurowych miasta Grudziądza. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość delegacji Klubu Kawaleryjskiego 18 Pułku Ułanów Pomorskich, jak również dyrektorom grudziąckich instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Słowa powitania kieruję do przewodniczących, prezesów oraz przedstawicieli związków, stowarzyszeń, kół, organizacji pozarządowych działających na terenie Grudziądza. Ze szczególną atencją witam młodzież szkolną. Mam nadzieję, że to właśnie wy będziecie po nas dbali o chlubną pamięć i kultywowanie tradycji oręża polskiego. I'm pleased to welcome a delegation of American soldiers. Welcome to Cytadela Twierdzy Grudziądz. Witam serdecznie wszystkich zacnych pozostałych gości. Szanowne panie, szanowni panowie, zebraliśmy się dzisiaj na grudziąckiej Cytadeli, aby wypełnić pewne zobowiązanie sprzed wielu, wielu lat. Miało być zapomniane i wydawać by się mogło, że tak mi się stało. Zobowiązanie to zaciągnął wobec 18 Pułku Ułanów Pomorskich generał Stanisław Grzmot-Skotnicki. Jesteśmy przekonani, że generał Grzmot-Skotnicki złożył to przyrzeczenie również w naszym imieniu. Naszym, ale również w imieniu wszystkich następnych po nas pokoleń Polaków. My, inicjatorzy powstania tego miejsca pamięci, wypełniamy tamto zobowiązanie pana generała. 1 września 1939 roku, w pierwszym dniu II wojny światowej, 18 Pułk Ułanów Pomorskich stoczył heroiczny bój pod Krojantami. W walkach pierwszego dnia poniósł ogromne straty, ale ofiara kawalerzystów pozwoliła przegrupować się innym polskim oddziałom. Około godziny 1 w nocy 2 września żołnierze zdolni do dalszej walki stanęli na zbiórce. Wtedy to generał Stanisław Grzmot-Skotnicki zdjął z własnego munduru order wojenny Virtuti Militari i odznaczył nim 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Zwrócił się przy tym do kawalerzystów takimi słowami: dokonane przez was czyny wynoszą wasz pułk pod względem bitności na czołowe miejsce wśród kawalerii. Czyn wasz będzie zapisany złotymi głoskami w historii jazdy polskiej. Minęły 84 lata od tamtego apelu. Jednocześnie w roku 2023 przypada setna rocznica objęcia przez 18 Pułk Ułanów Pomorskich Cytadeli na swój garnizon. To wyśmienita okazja, by przywołać tamte słowa generała Grzmota-Skotnickiego. Są one wyryte na tym kamieniu. I tak są zapisane złotymi głoskami. Stawiamy się na Cytadeli obelisk poświęcony pamięci
18 Pułku Ułanów Pomorskich. Kawalerzyści tego pułku zapisali pierwsze karty w polskim rozdziale historii Cytadeli. Zmiennej, trudnej, ale od ponad 100 lat polskiej historii. Niech pamięć i przykład tamtych bohaterów towarzyszą następnym pokoleniom polskich żołnierzy tutaj służących. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Maciejowi Glamowskiemu oraz byłym i obecnym komendantom 13 WOG-u. Bardzo proszę panią wiceprezydent, aby przekazała te podziękowania panu prezydentowi. Szanowni panowie, bez was i waszej pomocy nie byłoby tego obelisku. Dziękuję za cierpliwość. Wiem, że czasami jej nadużywam. Kiedy przekraczam progi waszych kancelarii z kolejnym, mam taki pomysł. Solennie obiecuję, że Stowarzyszenie Rawelin ma jeszcze dużo niezrealizowanych pomysłów. Szanowna pani, honorowy obywatelu Grudziądza Karolu Skowrońska, panowie oficerowie, drodzy żołnierze, droga młodzieży, szanowni zaproszeni goście, koleżanki i koledzy samorządowcy. Spotykamy się w dniu szczególnym. Poprzez akt erekcyjny i obelisk upamiętniający 18 Pułk Ułanów Pomorskich mówimy światu głośno i zdecydowanie, że tu jest Polska, nasza święta matka, za którą przodkowie nasi płacili daninę krwi, a której i my chcemy dziś służyć ofiarnie i z oddaniem, bo ci, którzy byli tu przed nami, wciąż jeszcze są dla nas wzorem i inspiracją. Być może jest wiele cech w naszym narodzie, których szczerze nie znosimy. Być może jako Polacy wiele mamy wad, których nieraz się wstydzimy. Ta świadomość nie przekreśla jednak naszej dumy z Polski, z naszej wielkiej historii, tak jak nie zmienia ona języka naszych myśli. Tego nie da się bowiem wykreślić, wykorzenić, ani zapomnieć. Polskość to język, kultura, wiara i pamięć. Żaden naród nie może istnieć bez tej ostatniej, przy czym nie chodzi w niej tylko o znajomość nazwisk i dat. Pamięć musi być jak żywa tkanka. Powinna budzić prawdziwie emocje oraz nadawać sens naszemu życiu, a nie tylko stanowić rezerwuar nazwisk i dat z przeszłości. Pamiętajmy o tych, z którymi wróciła tu Polska. To żołnierze 18 Pułku Ułanów Pomorskich, którym poświęcony jest obelisk. Ten kamień jest twardy, jak nasza pamięć i miłość do tych, którym zawdzięczamy nasze narodowe trwanie. Na przekór różnego rodzaju trudnościom, wbrew woli tych, którzy pragnęli jego unicestwienia, naród nasz trwa i trwać będzie. Jesteśmy tu dzięki naszym bohaterom i patriotom. Nie zasługuje na przyszłość ten, kto wzgardzi własną przeszłością. Dlatego chcemy, by ich pamięć przetrwała. To, że żyjemy w Polsce okupione ich ofiarą, jest dla nas zaszczytem i zobowiązaniem, by godnie zabiegać o sprawy ojczyzny. Wieczna cześć ich pamięci. O odsłonięcie proszę honorowego obywatela Grudziądza, panią Karolę Skowrońską, wiceprezydent Grudziądza, panią Różę Lewandowską, prezesa Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Rawelin w Grudziądzu, pana Sławomira Kosmara. No, raz, dwa, trzy. Ła. No. Jest. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego.
Stoimy dziś przy obelisku poświęconego 18. Pułkowi Ułanów Pomorskich. Równo 100 lat temu pułk ten zajął grudziądzką cytadelę na swój garnizon. Od 1923 do 1939 roku to był ich dom. 26 sierpnia 1939 roku wyszli z koszar w bój na front II wojny światowej. Tamci Ułani nie powrócili już nigdy do swojego garnizonu. Dopiero po wielu latach, już jako starsi wiekiem weterani, mogli ponownie przekroczyć bramę cytadeli podczas zjazdów kawaleryjskich. Ale to oni pierwsi zapisali się już w ponad stuletniej polskiej historii naszej cytadeli. Idziemy wmurować. Idziemy po kolei. Elegancko. Panie pułkowniku? Tak jest. Szanowni Państwo. Pozwalam sobie. Kielnia. I bardzo proszę. Karola, proszę. I to tak ma być? Tak, tylko. Potem coś symbolicznie. Poprawione. Symbolicznie tylko. Ja rozumiem, ale musi być ładnie. Tam, musi być Karolu, więcej, żeby to od razu lepiej zostało. Żeby zaciągnęło. No, róbmy to tak, żeby to kiedyś znaleźli. Tak. To jest na stare przypadki. Panie, tylko mnie pociągały, czy jesteś. No, to jednak wszystkie wygrawiają się przez prezydenty. Pani prezydenta poradziła, tak? Pomagała, to jest ten poraz Warszawy. Cztery lataśmy walczyli, bardzo fajnie, że tak się właśnie skończyło. Nie. Tak, ja za cały garnizon dokładnie tak. O. Tak, to widać, miał kielnie w ręce. Widać, że domki jedno rodziny buduje. Pan pułkownik Szlaczek. Więcej do no tak. No to ja też powinnam być, że cały miasto.